Cześć, siema, z tej strony jest Patryk 1995, tak możecie zauważyć, jest kolejna seria, zagramy w Orcs Must Die. Tak, wiem, że miał być Darksiders 2, ale pograłem trochę z 3 godziny, jak nie więcej, w tego Darksidersa 2, żeby się połapać, co tam chodzi, i strasznie mi się nie spodoba. Może kiedyś do niego wrócę, ale na razie mi się strasznie nie podoba. Więc tak, Orcs Must Die. Gra wyprodukowana i wydana przez Robot Entertainment w Polsce przez Cenegę w 2011 roku. Jest to gra Indie Tower Defense, pewnie chyba ściszy trochę jeszcze. Tak, myślę, że jest za głośno. I tak, mam dostępne w tym... No to jest Tower Defense, no tak jak mówię, mam dostępne 3 DLC. Artifacts of Power, Lost Adventures i War Mages Toolbox. Tak, to dodaje plaszę, zresztą tutaj można zobaczyć. Postać pogromca orków. To jest nowy strój i myślę, że go użyjemy. On jest dosyć fajny. Nowe pułapki broń. Porażacz, podłogowy przypiekę, wampiryczne rękawice, sakwa chlemika, studnie many. Te wampiryczne rękawice są dobre. I to jakieś poziomy. Ale nie przedłużając, zacznijmy grać. Mag bitewny. Zmieni... Aha, tu są ileś kampanii. No dobra. Tytuł, aha. Dobra, ale... No jest tu trochę tych poziomów, ale one są dosyć krótkie. Zacznijmy na poziomie mag bitewny. Tak, to jest podstawa, jak tu się steruje. Ja już pograłem w tę grę trochę, więc nie jestem takim lajkiem. Jest nie dość, że polskie, nie dość, że są polskie napisy, też te głosy zresztą. Spędziłem 300 lat walcząc w służbie zakonu. Zabiłem tysiące orków, obroniłem dziesiątki szczelin, a teraz nadszedł mój kres. Poślizgnąłem się na krwi kobolda i rozbiłem sobie czaszkę o schody do strażnicy. I tym sposobem zadanie obrony tej fortecy spada na mojego tak zwanego ucznia. I to by było na tyle. Świat czeka zagłada. Wszystko w moich rękach. Spoczywaj w spokoju, szalony staruszku. Ale po kolei. Zobaczmy, co takiego zostawiło mi w księdze zaklęć. Czekajcie. Tak bym to zrobił. Aha, tu mamy po uczniku jednym. Aha, nie, tu jest to. Czekajcie, czekajcie, bo teraz się pogubiłem. Tu są orki, okej. To będzie bardzo bolało. No i tu podkładamy ostatni widok w twoim życiu. Po prostu podkładamy pułapki, oni w to wchodzą, my do tego jeszcze szczelamy. Jest to trudne, mamy tu trzy fale, te 20. Nie wiem czy. Aha, nie, to jest po prostu mapa. Ta 20 nad tą minimapką to jest ile tych całych orków może wejść do. Wejść do tego całego. Do tej szczeliny. Fabuła jest tu potraktowana bardzo na luzie. Nie należy jej do końca brać tak na poważnie, bo. No bo tak. Po prostu. Jest potraktowana na ludzi i komediowo, no można tak powiedzieć, no to gości się poślizgnął i umarł, tak? No i nie opłaca się też tak strzelać cały czas, bo wtedy jest mniejsza celna, zresztą patrzcie jak on zaczyna strzelać. Tylko trzeba... Z umiarem. Hmm,
Co z misjami? Będzie ich coraz więcej. Coraz więcej orków, coraz więcej tych... tych drzwi. Coraz więcej... oczywiście broni i tak dalej, tych czarów właściwie. Nawet nie będą mieli czasu krzyknąć. No to jest... powinno wystarczyć, nawet za dużo bym powiedział. Cześć, cześć. Rzadko kiedy będę tu walczył wręcz, bo jeszcze to po prostu nie opłaca. No, tak jakoś. No i przed każdą misją będzie pokazane, jakie orki będą na nas. Jakie orki będą na nas się rzucały, no. Że tak to powiem. A, jeszcze powinienem wam wyjaśnić, na czym polega różnica w tych poziomach mag bitewny, ten uczeń. No to są poziomy trudności, to fakt. Ale też to jest... jeśli byśmy zagrali na tym uczniu, bodajże on tak się nazywał, to byśmy mieli ograniczenie do dwóch czach. Czym są czachy? Czachy to służą do ulepszenia czarów. To jest ulepszenie, a trochę ciężko to widzę. Ja na tej pułapce tak nie robił. Zwycięstwo. 5 czach, widzicie. Kup ulepszenia. Będziemy sobie najpierw ulepszać te zatrute kolce. Bo one są naprawdę mocarne. Takich pierdół nie będziemy ulepszać. Kontynuuj. Ściana strzał. O, ta ściana strzał też jest mocarna. To są dwie moje ulubione pułapki. Te kolce i ściana strzał. Je najbardziej... na niej będę się skupiał, żeby je ulepszać. Tak, 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 tak. No i tu mamy po prostu ork wojownik. A, tu my to. Wykorzystać pełną moc szczelin. To będzie dobrze. Dostanę nową zabawkę. Prezencik! Na takie... no, na takie rzeczy mam taktykę taką, że po prostu... bronię tylko... bronię tylko jednego miejsca, tak fizycznie, a pod jednym podkładam pułapki. Lepiej byłoby chodzić do szkoły, dokładnie. No, zdychać. Chociaż sobie mógłbym dać tutaj to, także to jakoś tak zabezpieczyć. No teraz z tej strony idę na przykład. Później będę z jednej i z drugiej, dlatego to... O, dokładnie, święta prawda, trzeba było zostać w łóżku. Co ma te ulepszenie do rzeczywistego faktu tej gry? No, z czasem będą pojawiać się silniejsze orki, ogry nawet bym powiedział, bo to są ogry. Czy szybsze po prostu jakieś. Więc no po prostu się bardziej... proszę tędy, panie orku. Się opłaca, no jak to się nazywało, ulepszać. No. Nie wiem, czy teraz rozumiecie, o czym mówię. Bo sam się trochę pogubiłem w tym, co chciałem powiedzieć.
Tam mamy rycerza, który też chroni. No zdejać, panowie. O, no to było już trochę cięższe. Bym bardziej rozwinął to tutaj, tak. Będzie bolało. No to tu i tutaj dam więcej po prostu kolców. Że oni mieli jak przejść. No nic, ostatnia fala. Największa. Te drugie teoretycznie mają być najtrudniejsze, znaczy te ostatnie. A niekiedy, zobaczycie zresztą, będzie bywało tak, że one będą najłatwiejsze. No i win. Są to dosyć krótkie, szybkie misje, to jest bez problemu. Da się je wykonać. Przynajmniej powinno być problemów. No i lepszamy sobie. Aha. Potwierdź. No i co, na fulla? Myślałem, że więcej. No i kontynuujemy. Z końcu będziemy najczęściej. O, rozrywkowa baryka. Ja z tego nie lubię korzystać jakoś. Znaczy może kiedyś trochę z tego pokorzystamy, ale no. Na razie nie widzę ku temu podstaw. W ogóle na części planszy. O, tu już mamy orka kusznika. To jest mój zestaw. Kolejna szczelina do obrony. Wygląda na to, że zawsze przebijają się przez drzwi. Trzeba coś z tym zrobić. Nie chcę, żeby ktoś ucierpiał, ale ork to nie ktoś. Ork aport! W ogóle tak trochę śmiesznie. Aha, tu można... No nic. Zdychać. O, uderzył mnie. To on pozwoli mi uderzyć. Główka jest, panie i panowie. Ja napieprzę z tego jak. Okej. No tu mam już 5 fal, no z czasem będą ich więcej, 6, 7, 9. Ja tam doszedłem, no chyba do połowy nie doszedłem. A grałem z godzinę może. Dosyć szybko to się właśnie przechodzi.
To jest fajna broń, ja ją lubię. To im się spodoba. Tak samo jak... jak i... tą pułapkę. A tego żyrandola już nie ma, nie? Nie. Myślałem, że on jakoś będzie się odtwarzał czy coś. No i zdychajcie. Pierwsza część ma... jest bardzo ciekawa, jest wyszły dwie części, nie wiem czy... pewnie wiecie. Że jest druga część. Pierwsza ma tylko jedną wadę, którą ja zauważyłem, tak? Że nie ma kopa. Ta gra jest idealna pod kopa. Nawet chyba nie będę dawał tych szczał. Się nie opłaca. Chwilami prawie żal tych orków. Co ja plotę? No, co ty pleciesz? Później się pododaje jakieś takie, wiecie, duperele. Tak, tak, tak. Musicie umrzeć, to poza tym. No w drugiej już się skop, tak? To jest ten fakt. Ja się tu strasznie skupiam na tej obronie, mimo że to są jeszcze proste poziomy, bo jest tylko jedna szczelina. Znaczy... jedna brama. Ale czekamy, aż dostaniemy... możliwość kupowania łuczników. No zbijaj, zbijaj, zbijaj kolego, zbijaj, zbijaj. Dobra, taki poeliminuję, bo to jest jednak taka dobra broń do tego. A pododaję tutaj. Specjalnie dla siebie. Ależ ja jestem mądry i przystajny. No dokładnie. Kto chce więcej pułapek? Ja chcę więcej pułapek! Główka jest! Siadła, headshot! To widzicie, nawet... test to nie jest, a już banie lecą. No zdejdź, zdejdź panowie. A to jest ostatnia. Myślałem, że jeszcze jedna co najmniej będzie. Tam. No. O! Co mi tu miga? No zdejdź, zdejdź panowie. Zatrute kolce. Patrzcie, ich tu jest więcej jednak. Masz dziadu, dokładnie. I jest win, jest win. Jest jak ta fajnie wygląda te wampiryczne rękawice. Świetnie. No i mamy kolejne 5 czaszek. Ale mamy 7, to nie ulepszymy. Ścianę kolców. No ściana strzał. Nie kolców, no. Co ja ploty? No, pas wiatru, to zadanie. A to jest fajna broń, ale jednak no. No, załaduj się już. To na po prostu
rzuca przeciwnikami. Niewiele tu miejsca do pracy. Orkowie nie będą mieli daleko od drzwi do szczeliny. Ale dla tych dołów z kwasem na pewno znajdzie się gdzie jest? Aha, tu jest. No podstawa to są kolce, tak. Tak bym to dał. To nie będzie bolało. Przynajmniej na razie. Później oczywiście będziemy to ulepszać, no to nie jest powiedziane, że... Przebijają się! Patrzcie, zaraz wam zademonstruję moc. To jest fajne dosyć.